Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go i wydawnictwo SQN przedstawiają Jakub Małecki, Korowód. W rolach głównych występują Dawid Ogrodnik, Karolina Gruszka, Jakub Gierszał, Krzysztof Gosztyła, Filip Kosior. Kiedy liczę, jesteśmy tylko ty i ja. Lecz kiedy spojrzę przed siebie w biel drogi, zawsze jest tam ktoś jeszcze. Wędruje przy tobie. Ziemia jałowa. Thomas Stearns Eliot. Przełożył Andrzej Piotrowski. Część pierwsza. Ostatni krok. Przed siebie. W bieli połuda. Krok. 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 Ma wodę w butach, w rękawach i za kołnierzem. Na rękawicach lód. Widzi w powietrzu obydwa swoje słowa. Niedaleko. Przysięgam. Idą tak wolno, że czasem wydaje się, jakby stali. On, Paweł Wrona, czeladnik drukarski, uchodzący przed wierzycielami na skutek niezręcznej karcianej pomyłki. I kobieta, której na imię Urszula i którą znalazł w śniegu. Mimo futra widać, co jej dolega prócz mrozu. Niesie to przed sobą przez zasypany świat. Paweł nie wie, co w białej pustce robi ktoś o takiej twarzy i takich oczach. Ktoś, kto układa słowa w tak eleganckie konstrukcje. Nie jego to rzecz. Poprowadzi ją do karczmy i dalej może się dziać, co chce. Byle tu przy nim nie umarła. Niech każdy umiera wedle siebie, jak mawiał jego ojciec. Pieniądze przegrane w karty zwrócić naturalnie zamierzał. Lecz kłopot w terminie. Kilka partii pikiety albo chapanki byłby znowu na swoim, ale oni w koło. Już, zaraz, pożałujesz. Przypełzli do niego o świcie. Łupek i inni. Ostrzem siekiery łaskotać chcieli. I ledwie uszedł przez okno, przez ogród. Konia ukradł Bartłomiejowi ze starszyzny Trzechowej. Niech mu Bóg przebaczy. Ale żeby nie ten koń, leżałby już urąbany przy drodze, a nie zdrowymi kulasami wędrował przez śnieg. O poranku kasztanowa bestia umknęła z powrotem, jak tylko Paweł zsiadł za potrzebą. I w mrozie, w zawierusze, wypuścił lejce z rąk. Karczma powinna stać niedaleko, gdzieś tu. Staszek Kostka powiadał mu, że konno to 2 godziny równo na północny zachód od brzegu. Nie sposób nie trafić. Paweł jechał godzinę. Idzie blisko 3. Igła w stogu siana, taka karczma pośrodku Bałtyku. Urszula mówi niewiele.
Kiedy zapytał, dlaczego kuleje, odparła, że kuleje się z różnych przyczyn, ale zazwyczaj przez mężczyzn. A pośród mężczyzn, jak podpowiada jej obecne doświadczenie, największe niebezpieczeństwo dla nóg stanowią przyszli ojcowie na saniach. Powtarzała jednak, że ma się nie obawiać, nic jej nie jest. A potem chwyciła ją niemoc i zabrała jej słowa z ust, tylko stękanie. Paweł wciska buty skrzypiącą biel, porusza zmarzniętymi palcami. Niedaleko przysięga. Śnieg całkiem przestał już sypać. Oddycha się lepiej, ale i widać lepiej. Paweł obraca się, patrzy na wyraźne ślady sunące za nimi w przeszłość. Lepiej o tym nie myśleć. O, i wreszcie jest, zawieszona w bieli, nazywa się Ostatni Krok. Paweł wie to z opowieści Staszka Kostki, nie z szyldu, bo szyld oblepiony śniegiem, jak wszystko, postawiona na palach wbitych w lód, z podłogą trzy stopy nad powierzchnią stwardniałego Bałtyku. Ominąłby ją i przeszedł obok, żeby nie dąb, co go wbili w lód jako drogowskaz dla takich podróżnych jak on. Urszula kołysze się, ledwie dyszy. Paweł pcha drzwi do podsienia, tupią, wchodzą, tupią. Pachnie ludźmi i końmi. Paweł liczy oczy, które się ku nim zwracają. 20. Nie, razem 20 dwoje. Kupcy. Wierzący, że w taką zimę podróżowanie przez płaskie morze jest bezpieczniejsze niż lądem. Paweł i Urszula upadają na ławę pod ścianą. Karczmarz żąda, by pokazali pieniądze, a kiedy się to wreszcie po wieczności macania kieszeni Pawłowi udaje, przynosi im miód, wędzoną słoninę i chleb. Palenisko pluje iskrami, drewno wokół jęczy tulone przez wiatr. Mówiłem, że niedaleko, mówi Paweł, odwraca się ku Urszuli, ale ona patrzy w dół, rozstawia nogi i słychać nagle, jak cała cieknie z siebie na podłogę. Te duże, ładne ślepia unoszą się i zatrzymują na nim, a on kręci głową, nie, nie, nie. Nawet nie spróbował słoniny. Zaraz piekło, krzyk, lżenie, drapanie łap o podłogę, kożuch przed palenisko, na kożuchu ona. Szybkie kroki ze stanu, kobieta w chuście, złorzecząca najbarwniej ze wszystkich warstwy ubrania, płacz, nogi białe, wzrok Urszuli na nim. Pan ją weźmie. Nie rozumie. A ona powtarza, pan ją weźmiesz, gdyby mnie się coś. Potem ryczy, jej ciało w pałąk, uda białe, żona karczmarza między nimi, szuranie butów, chłopy pod ścianami jak dzieci, krew na udach białych, wreszcie pisk, skrzek, czerwone, śliskie życie. Dziewczynka. Wzrok Pawła zsuwa się po nadętym brzuszku i kopiących nogach, opada na podłogę, na kożuch i kobietę na nim, milczącą, nieruchomą. Żona karczmarza opiera dłonie o mokre deski, a potem wstaje. Obraca się wolno i odchodzi, spojrzeniem oskarżając go o to jedno, czemu akurat winien nie jest. Urszula, którą znalazł w śniegu, nie oddycha. W
Wtedy słychać spod sienia głosy. Te głosy, o które przez całą drogę Boga prosił, by ich słyszeć nie musiał. Łupek i inni przyjechali tu za nim po śladach. I taki właśnie jest kres Pawła Wrony, syna Zygmunta, który przeżył 19 wiosen, przyjdzie mu paść pod siekierą. Tymczasem chłopy w karczmie już radzą, co zrobić z takim wrzeszczącym pędrakiem bez ojca i matki. A Paweł wie, skąd wie, co się zdarzy, jeśli dziewczynkę zostawi. Ta umrze tutaj, na zamarzniętym Bałtyku, roku pańskiego 1549, swojego pierwszego dnia życia, otoczona oddechami z piwa i słoniny. Głosy, krzyk dziecka, tu panie, wiatr, drewno. Owija dziewczynkę w szmaty ściągnięte na prędce z jej matki. Szybciej, szybciej. Już słyszy, jak otupują buty, zaraz tu będą. Więc w przeciwną stronę do stanu, gdzie poi się 8 zmęczonych koni, każdy przywiązany, a dwóch mężczyzn sypie do wiadra obroku. Drzwi za Pawłem walą o ścianę. Nie zdąży odwiązać lejców, więc tylko spogląda w oczy pięknemu gniaduszowi. Mocniej przytula dziewczynkę do piersi i wybiega z nią w biel. Część druga. Twój Felix. Marianko, jeszcze przed chwilą widziałem z pokładu Kłajpedę. Wiatr mamy świetny. Kapitan powiada, że może nawet zbyt dobry, i przestrzega, abyśmy czasem nie żałowali swojej pochopnej radości z tych mocnych, porządnych podmuchów. O żywność obawiać się nie muszę. Zabrałem ze sobą oliwy, cukru, kawy i mięsa ususzonego pod dostatkiem. A obiecano mi, że wody dostawać będę 2 kwarty dziennie. Kajutę dzielę z artystą malarzem z Krakowa, panem Wojciechem. Człowiekiem masywnej postury i dość przyjemnym. Podróżuję od kilku miesięcy, najwidoczniej bez określonego celu, i widać, że to niespokojna dusza. Postanowiłem, że czas na tej zniszczonej już i lekko pokracznej zbieraninie drewna, żagli i lin, którą co po niektórzy tutaj mają śmiałość nazywać okrętem, przeznaczę na pisanie do ciebie. To najlepsze, co mogę począć z długimi godzinami na morzu. Flora, bo tak zwie się nasza wysłużona jednostka, posuwa się po falach ze zdumiewającą prędkością. Pogodę mamy piękną. Podróż zapowiada się dobra i krótka. Twój Felix. Marianko, pierwszy mój list do ciebie napisałem godzinę temu. Dowiedziałem się, że przy warunkach, jakie obecnie panują, podróż zajmie nam najpewniej 3 dni. O czym pisać do ciebie? O sobie nie zamierzam, nie chcę. Czasami dość mam już siebie. A o tobie? O nas? Wszystko to sprawia mi niemal wyłącznie ból. Co bowiem zastanę, kiedy wrócę wreszcie na ląd? Jaka przyszłość czeka nas na tym świecie? Sztormy, burze, tajfuny. Tylko to. Ale inaczej przecież być nie może. Nie może. Kołyszę się na falach w takim właśnie nastroju. Ufam, że nad twoją głową świeci więcej słońca. Twój Felix. Marianko, piszę do ciebie w nocy. Okazało się, że malarz, z którym dzielę kajutę, ma straszliwą, wstrętną wadę.
Otóż człowiek ten chrapie tak potwornie, że boję się, czy aby od wydawanych przez niego grzmotów nasz biedny statek nie rozsypie się w drzazgi. Próbowałem spać. Przyciskałem z całych sił dłonie do uszu. Posunąłem się nawet do nałożenia na głowę jutowego worka, jednak z żadnym skutkiem. Wreszcie potrząsnąłem Wojciechem i zbudził się, bestia ogromna. Otworzył ślepia, przeprosił serdecznie. Nadmienił, że taka to już jego przypadłość. Ze wzrokiem człowieka winnego poprosił o wybaczenie, po czym natychmiast zapadł w sen, wydając, a jakże, te same, co wcześniej dudniące odgłosy. Pisze te słowa przy ryku dobywającym się z jego szerokich nozdrzy. Spać w takich warunkach jest rzeczą niepodobną. Kładę się, ale natychmiast wstaję znowu. I tak w koło, rzecz nie do wytrzymania. Nie, koniec, postanowione. Wychodzę na pokład. Ufam, że kolejny liścik skreślę do ciebie w warunkach dalece przyjemniejszych. Twój Felix. Marianko, przed paru chwilami wydarzyła mi się rzecz najbardziej niezwykła. Płynęliśmy gładko, morze było nadzwyczaj spokojne, a ja, wypędzony na pokład, zmęczony i senny, myślałem tylko o tobie. Lecz w pewnej chwili doświadczyłem czegoś, czego nie potrafię pojąć. Stałem oparty o balustradę, wzrokiem przesuwając po nierównej powierzchni Bałtyku. W pełni księżyca, spieniona niskimi falami woda, zdawała się miejscami całkiem biała. Smuga gwiazd na niebie ciągnęła się na wprost przede mną i gasła w pobliżu morza. Wspominałem nasz ostatni czas spędzony wspólnie. Moją niecierpliwość, twój śmiech i kryjówkę, w której nas niemal nakryto. I wtedy właśnie, kiedy zdryfowałem w przeszłość, przydarzyło się... Wybacz, ale zmuszony jestem przerwać. Nagle poczułem się bowiem bardzo źle. Obawiam się, że i tym razem przyjdzie mi wpaść w szpony mściwej, podróżującej za mną mistrzyni tortur zwanej chorobą morską. Moje ciało wyrzuciło z siebie nagle chyba wszystko, co tylko mogło. Okropność. Pozwól, że list w tym miejscu zakończę. Historię rozpoczętą podejmę wkrótce w, mam nadzieję, lepszym zdrowiu i samopoczuciu. Twój Felix. Marianko, czuję się już nieco lepiej. Choroba morska jest jednak siłą wielce zdradliwą i wiem, że może zaatakować znowu. Dlatego w pośpiechu kreślę do ciebie ten list, aby powrócić do tego, co ci usiłował opowiedzieć. A więc była to noc. Znajdowałem się na pokładzie, wypędzony z własnej kabiny piekielnym chrapaniem pana Wojciecha. Zawiesiłem zmęczoną głowę i pozwoliłem oczom skakać niemrawo z fali na falę. Nie wiem, jak długo patrzałem w sennym zamyśleniu na ten równy krajobraz. Czułem się jednak coraz mniej spokojnym. Coś dręczyło mnie, jakbym wiedział, że tuż za plecami moimi czai się jakiś drapieżnik, bestia gotowa do skoku. Odwracałem się co rusz, przeszukując wzrokiem pokład. I choć niczego niepokojącego dostrzec nie mogłem, mój strach wciąż się nasilał. Kiedy zaś patrzałem w białawą toń morza, zdawało mi się, że widzę na nim drobną, spieszącą dokądś sylwetkę. Szybko odwracałem wzrok, ale ten widok nie dawał mi spokoju. Widok osoby biegnącej z jakimś tobołkiem przy piersi. Marianko, szlak słów, który pozostawia za sobą na papierze moje pióro, mnie samego wprawia w zdumienie. Potrafię więc wyobrazić sobie, co w pierwszej chwili pomyślisz o mojej relacji. Proszę cię jednak, wybacz swojemu Feliksowi niesłychany ton tej historii. Zszedłem wreszcie do kajuty. Wciąż zaniepokojony, ale dla otuchy uśmiechając się pod nosem na myśl o swej naiwności. Pan Wojciech szczęśliwie spał w ciszy. Z nadzieją na odrobinę snu przed świtem złożyłem więc zmęczone ciało na koi, twarzą ku dołowi. I wtedy właśnie wydarzyła się rzecz najdziwniejsza.
Mimo zamkniętych oczu widziałem siebie leżącego na łóżku. Widziałem powierzchnię spienionego morza, które sunęło pode mną. Jak gdybym patrzał przez kadłub statku, sięgając oczami poza deski, belki i gwoździe, osuwając się w ciemną, zimną toń. I w tejże toni dostrzegłem teraz wyraźnie białą równinę pokrywającą całe morze. Wiatr hulał, unosząc w powietrze chmury śniegu, a w oddali ledwie widoczna majaczyła ludzka sylwetka. Marianko, znowu żołądek nie daje mi spokoju, a i reszta ciała poddaje się kaprysom mego oprawcy, morza. Czuję się nagle gorzej. Te zmiany przychodzą tak nagle. Przerwę w tym miejscu, kochana. Ufam jednak, że jutrzejszy dzień powitam wolny od wszelkich dolegliwości i bólów, a moja nocna opowieść dobiegnie wreszcie końca. Ściskam cię najserdeczniej. Twój Felix. Marianko, przez całą noc nie zmrużyłem oka. Chwilami zdawało mi się, że oto choroba puszcza mnie litościwie, po czym gwałtownie atakowała znowu. W czasie tych długich godzin, może najdłuższych w moim dotychczasowym życiu, myślałem oczywiście o tobie. Najwięcej wspominałem tamten niezwykły dzień, kiedyśmy podczas spaceru przeglądali twoją ulubioną zoologię dla szkół narodowych. Potrafiłaś, a może i wciąż potrafisz, recytować ją w ustępach z pamięci i tłumaczyć, jak działa w zwierzętach to czy owo. Wybraliśmy wtedy zaciszne miejsce, chłodny skrawek ziemi pod gałęziami bardzo starej wierzby. Siedziałaś przede mną, oparta plecami o moją pierś, nieświadoma zapewne tego, co się we mnie z tej przyczyny działo. I czytałaś mi na głos opisy coraz to kolejnych istot, które cię zachwycały, przerażały, bardzo często bawiły. Krokodyl, oświadczyłaś w którejś chwili, przywracając kolejną kartę i okręcając się do mnie. Przecie ty jesteś krokodylem. Wymieniłaś następnie przyczyny, dla których twoim zdaniem istniało podobieństwo pomiędzy mną a tą wodną bestią. Łuski skrywające przed światem miękkie, tajemnicze wnętrze. Wzrok świetny, uważny. Powolność, ale gdy trzeba, gotowość do zrywów. Uzębienie. Na koniec, być może, abym miał z tego przyjemność, dodałaś jeszcze odwaga. Wtedy to, słuchając ciebie, ukryty za gałęziami wierzby, rozważałem, czy nie stać się wreszcie tym, kim od tak dawna już stać się pragnąłem. Pomyślałem, że skoro czuję to wszystko, co czułem, to być może naprawdę jestem wspomnianym przez ciebie krokodylem. Czytałaś, a ja obłąkany, ślepy, w gorączce, zaciskałem dłonie w pięści i wbijałem je w chłodną, twardą ziemię. Niekiedy dochodzi łokci 9 i do tego jest w miarę grubym, wykrzyknęłaś ucieszona, a ja w tym czasie przyglądałem się krawędzi twoich pleców. Widziałem jasny kark i kilka włosów przyklejonych do ciepłej od słońca skóry. Szczękę dolną ma nieruchomą, ale zębami ostrymi nasadzoną. Zamknąłem oczy, żeby już nie widzieć. Wyobrażałem sobie tylko, jak wyglądają teraz twoje ramiona, dłonie na książce, twoja rozbawiona twarz. Ponieważ pacierze grzbietowe są bez stawów, więc krokodyl biega tylko prosto, a przeto człowiek, uchylając się na bok, uciec od niego może. I z tymi słowy obróciłaś się. Przychyliłaś całym zgrabnym ciałem i położyłaś mi dłoń na rozpalonej twarzy, nadal roześmiana. Znajduje się w Nilu i innych rzekach blisko morza, wychodzi często na ląd, jest to zwierz bowiem wodoziemny. Patrzyliśmy na siebie długo. Ty wciąż ze śladami uśmiechu na twarzy, ja poważny, ledwie chwytając oddech. I po raz pierwszy było między nami tak. Gdybym dowiedział się, że za chwilę świat cały zginie w płomieniach, nie poruszyłbym się ani o włos. Wreszcie i ty spoważniałaś.
Zrozumiałaś może, co może się zaraz wydarzyć. I ta cisza między nami huczała. Nie było już wokół nic oprócz tej ciszy. Te ostatnie zaś słowa twoje o zwierzu wodoziemnym okazały się w najgorszy sposób prorocze. Marianko, dziś czuję się już odrobinę lepiej. Słońce wzejdzie za chwilę. Zakończę w tym miejscu i spróbuję znaleźć odrobinę snu, póki pan Wojciech nie wypełnia kajuty swoimi grzmotami. Odkładam ten list w miejsce, gdzie czekają już pozostałe. A gdy tylko się obudzę, napiszę do ciebie znowu. Mam nadzieję, że już w lepszym zdrowiu. Twój Felix. Marianko, dziś znów trochę lepiej. Nasza flora jedzie gładko i w ciszy, a musisz wiedzieć, że na Bałtyku przydarza się to nieczęsto z powodu zimnych wiatrów. Pędząc na kapryśnych falach ku dalekiemu brzegowi, myślę prawie wyłącznie o tobie, o twojej fantazji, o wszystkich twoich słowach, które w czasie ostatnich miesięcy napisałaś i posłałaś do mnie, jak również o twoim śmiechu, który niekiedy wyrywa ci się z piersi tak nagle i niespodziewanie, że zdaje się zaskakiwać nawet ciebie. Pozwól teraz, że powrócę do opowieści, którą mi już dwukrotnie morskie dolegliwości przerwały. Otóż kiedym tak zmęczony i wystraszony leżał na swej koi, patrząc niejako na wskroś statku i pod niego, ujrzałem człowieka brnącego przez wysoki śnieg z zawiniątkiem przy piersi. Pędził co sił, wysoko unosząc nogi, a w pewnej odległości za nim podążał pościg. Trzech jeźdźców na koniach. Przypatrywałem się temu z wysoka, ciekaw, czy konni dopadną uciekającą postać, kiedy dostrzegłem za nimi wszystkimi jeszcze jedną sylwetkę. Był to coś jakby cień, szary kształt, kroczący niedaleko, z tyłu. Na głowie miał, zdaje się, kaptur, a może co innego. Nim jednak zdołałem mu się przyjrzeć, zbudziłem się z krzykiem. Sen mój rozwiał się. Byliśmy tylko ja, nasza rozkołysana flora i śpiący pan Wojciech. Od tamtej pory, gdy tylko zapadam w sen, widzę mężczyznę uciekającego przez niezmierzoną biel. Widzę pościg za nim i szary kształt kroczący z tyłu. Na samą myśl o tym ostatnim gardło zamyka mi się, a dłonie stają się zimne. Tak, Marianko, wszystko to niepokoi mnie i sprawia, że chodzę zamyślony. Opadają mnie też uporczywe myśli i pytania. Tęsknię ogromnie do ciebie. Twój Felix. Marianko, przeżyłem dziś czas prawdziwej morskiej grozy. Około południa niebo nagle zrobiło się czarne i od południowego wschodu zerwała się wielka burza. W jednej chwili dwa wyższe żagle zostały porwane w strzępy, a fale biły w kadłub białą pianą. Na pokład runęły pociski wielkości mojej pięści. Statek zadudnił cały i nagle wszędzie pojawił się taki ogrom lodowych kul, że przekonany byłem, iż grozi nam zanurzenie. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, dziób znajdował się już pod grubą warstwą lodu, a okręt coraz więcej chylił się na burtę. Zabraliśmy się natychmiast do rąbania siekierami balustrady, by zepchnąć jak najwięcej zdradzieckich kul do morza. Niestety pociski trafiały również w nas i kilku majtków słaniało się już z twarzami pokrytymi krwią. Jeden z nich uderzony został w plecy i padł na pokład. Zdawało mi się, że zupełnie bez życia. Szczęściem nawałnica ta wnet osłabła, inaczej byłoby się to wszystko zakończyło zatopieniem. Uprzątnęliśmy szkody, a ranni zostali opatrzeni. Trwał ten zamęt około godziny. Wiatr doł i huczał, a ja przez cały ten czas myślałem tylko o mojej Mariance. Stawało mi przed oczyma życie, jakie będziesz wiodła bez tych listów ode mnie i bez pewności, że ja gdzieś jestem, oddycham. I w tym czarnym huku, w tej piekielnej wrzawie złożyłem sobie przysięgę, wypowiadając ją na głos. Przysięgę być może pochopną i z pewnością niebezpieczną, ale tak mi serce kazało. Burza zakończyła się tak niespodziewanie, jak na nas napadła.
Wiatr ustał prawie zupełnie, lecz Flora nie reagowała już niemal wcale na zmagania załogi i trzeba było dać się nieść falom w tę stronę, w którą gnały. Kapitan powtarzał, że jeśli ów stan potrwa jeszcze kilka godzin, a wiatr się nie zmieni, zakończy się to dla nas wielce marnie. Wreszcie jednak wypogodziło się całkiem, a i mewy nas opuściły. Płyniemy już przy pełnych żaglach. Humory wróciły nawet naszym majtkom z rozbitymi głowami. Tylko ja siedzę sam w kajucie, posępny i cichy. Pamiętam bowiem, com sobie obiecał. Powtarzam w myślach słowa tamtej przysięgi i przechodzi mnie dreszcz. Twój Felix. Marianko, nie wiem, czy to skutkiem ostatnich przeżyć, dość, że noc całą spędziłem w naprawdę złym zdrowiu. Zdawało mi się, że wyrzucam z żołądka wszystko, co zjadłem w całym życiu. Zasypiając w gorączce, znowu widziałem człowieka z zawiniątkiem. Brnął przez wysoki śnieg, umykając przed pościgiem, a z tyłu, za ludźmi na koniach, stąpał groźnie szary kształt. Dlaczego widuję to wszystko? Skąd w głowie mojej te niechciane wizje? Nie wiem, może nigdy takich rzeczy się nie wie. Na szczęście myśli moje uciekały również ku tobie. Wspominałem nasze dni razem. Spacery, rozmowy, dyskusje. Uwielbiałem to, jak potrafiłaś nagle oświadczyć: dziś jest dzień wąchania kwiatów, dzień nagłych przytuleń albo dzień dobrych humorów. Czy pamiętasz ten ostatni? Nie udało nam się niestety tych humorów zachować. To wtedy dowiedziałem się, że wysyłają mnie do Kłajpedy. Nagle i pozornie bez powodu, choć przecież oboje, tak jak i oni wszyscy, znaliśmy powód. Wracałem pamięcią do tych i innych chwil, które spędziliśmy razem, ale ciało moje drżało coraz gwałtowniej i zalewały mnie poty. Nad ranem było już ze mną tak źle, że obawiałem się, czy to nie ostatnie moje chwile na tym świecie. W malignie, w szale, chwyciłem pana Wojciecha za rękaw i powiedziałem mu prawdę, największą prawdę, jaką wiedziałem wtedy o samym sobie. Jestem człowiekiem złym, bardzo złym. Pan mi nie wierzy. Jestem krokodylem. Niech mnie pan posłucha. Tu pociągnąłem go mocniej, przysunąłem się do jego nadstawionego ucha. Ja chyba nie mam duszy. Każdy ma duszę, proszę się uspokoić. Koił mnie pan Wojciech. Widziałem po nim, jak bardzo pewien jest swoich słów. Lecz ja swoich pewien byłem jeszcze bardziej. Nie, nie. Gdyby pan wiedział, co ja czuję, powtarzałem mu. I do kogo? Wtedy zaśmiał się. Najprawdziwiej w świecie się zaśmiał i oznajmił: dobrze, szanowny krokodylu. Wiedz zatem, że każda istota miewa żądzę, pamięć, bojaźń, a poza tym porusza się samowolnie i dokonuje decyzji, co świadczy niezbicie o tym, że ma duszę. Istnieją dusze wyższego i niższego stopnia, to jasne, ale już Kartezjusz wiedział, że każda żywa istota ją ma. Jedni mędrcy przyrównują tę tajemną machinę do zegara, inni do subtelnego ognia i różne bywały zdania co do miejsca, w którym może się ona znajdować, ale dziś pewni jesteśmy, że ponieważ wszystkie uczucia od nerwów pochodzą, a nerwy początek swój mają w mózgu, to tu, tutaj właśnie, poklepał mnie czule po czole, tu jest twoja dusza, krokodylu. A teraz śpi już spokojnie. W chwilę potem rzeczywiście zasnąłem. Zbudził mnie, zdaje się, głód. Podniosłem się wyczerpany, ale niemal zupełnie zdrów. Pan Wojciech powitał mnie serdecznie, lecz ani słowem nie wspomniał o naszej nocnej rozmowie. Natychmiast przypomniałem sobie za to słowa postanowienia, które me powziął w czasie lodowego ataku na nasz okręt. Jeśli bowiem życie tak łatwo jest zdmuchnąć, to czy warto nadal czynić z naszym uczuciem to, co czynimy? Czy nie powinna być naszym obowiązkiem walka o to, co zamieszkało w nas wbrew wszystkiemu?
Z pewnością pamiętasz, jakiśmy pewnej nocy ukryci w sadzie rozmawiali o szczęściu i cierpieniu. Powiedziałem ci wtedy i nadal sercem całym w to wierzę, że lepiej kochać i cierpieć, niż nie kochać wcale. To, co istnieje między nami, zapowiada ogromy cierpienia. Tak, wiem to. Ale czy z tego powodu winniśmy myśl o szczęściu porzucić? Wszystko we mnie krzyczy, że nie. Twój Felix. Marianko, przed paroma chwilami Majtek zawołał radośnie ze szczytu masztu, że ujrzał ląd. Wiatr dmie ładnie ze wschodu na zachód i wkrótce wyjdziemy na brzeg. Najwyższy czas, wierna nasza flora potrzebuje już bowiem naprawienia szkód wyrządzonych jej przez tamtą lodową burzę. Tak więc niechciana moja podróż dobiega powoli końca i już wkrótce będę mógł cię zobaczyć. Wierzę też, że obrazy nękające mnie nocami odfruną wreszcie. Dziś śniłem o tym, jak mężczyzna uciekający z zawiniątkiem przy piersi spotyka pędzące sanie i odnajduje ratunek. Być może to znak, że obaj, on i ja, zaznamy spokoju. Marianko, patrzę w rozciągnięty przede mną horyzont z lękiem, ale i po trosze z nadzieją. Czy kiedy wrócę w nasze strony i dotrzymam danego sobie słowa, znajdę wreszcie szczęście u twojego boku? Czy przyjdzie nam nieść w dalsze życie tylko czarną zgryzotę? Nie obawiam się. Ufam, że moje listy odnajdą cię w dobrym zdrowiu i nastroju, a ja wkrótce po nich. Idę po ciebie. Twój brat Felix. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.